Witajcie na kanale Kto Wygrał, gdzie jak co tydzień przedstawiamy wam najciekawsze informacje ze świata sportu. Dzisiaj odrobinę inny odcinek niż każdy z serii, a także o wiele bardziej stonowany, ponieważ stała się rzecz, której raczej nikt się nie spodziewał. Mianowicie, jak już zapewne wiecie, Diego Maradona opuścił nasz świat. Tym materiałem chcielibyśmy uczcić jego pamięć i przypomnieć tę jakże legendarną postać. I jeszcze tak zanim zaczniemy, warto zaznaczyć, że wspominamy również o ciemnej stronie Maradony i jednak pominiemy żarty z tym związane. Podzielcie się koniecznie w komentarzach, z czym wy kojarzycie Boskiego Diego. Nie zapomnijcie także o subskrypcji tego kanału, by nie przegapić kolejnych filmów. Pora na intro. Diego Armando Maradona urodził się 30 października 1960 roku w prowincji Buenos Aires w biednej rodzinie, która przeprowadziła się z prowincji Corrientes. Wychował się w Villa Fiorito w slumsach na południowych przedmieściach Buenos Aires w Argentynie. Był pierwszym synem po czterech córkach w swojej rodzinie. Miał do tego jeszcze dwóch młodszych braci, Hugo i Raul, którzy również byli zawodowymi piłkarzami. Maradona ma dalekie pochodzenie hiszpańskie i chorwackie. Otrzymał swoją pierwszą piłkę w prezencie w wieku 3 lat i szybko oddał się grze. W wieku 8 lat Maradona został zauważony przez łowcę talentów, gdy grał w swoim sąsiedzkim klubie Estrella Roja. Stał się podstawą Los Cebollitas, młodszej drużyny Argentinos Juniors z Buenos Aires. Jako 12-letni piłkarz bawił widzów, pokazując swoją magię z piłką w przerwach między meczami pierwszej ligi. Warto również wspomnieć, że Diego jest dziadkiem dziecka także słynnego piłkarza, mianowicie Sergio Agüero. Całkiem zabawne jest to, że chrzestnym syna Kuna Agüero jest także słynny Argentyńczyk, też niezbyt wysoki, mianowicie Leo Messi. Chyba kojarzycie tego pana, prawda? Oj, zero presji ciąży na tym młodym chłopaku. Przejdźmy do kariery piłkarza. Diego. Opisywany w mediach jako klasyczny numer 10, Maradona był tradycyjnym rozgrywającym, który zwykle grał w wolnej roli albo jako atakujący pomocnik za napastnikami, albo jako drugi napastnik w pierwszej dwójce. Maradona był znany ze swoich umiejętności driblingu, wizji, bliskiej kontroli nad piłką, podań i kreatywności i do dziś jest uważany za jednego z najbardziej zręcznych graczy w sporcie, mimo tak niskiego wzrostu. 20 października 1976 roku Maradona zadebiutował zawodowo w Argentinos Juniors 10 dni przed swoimi 16 urodzinami. Mecz ten zagrał przeciwko Talleres de Córdoba. Na boisko wszedł w koszulce z numerem 16 i został najmłodszym zawodnikiem w historii argentyńskiej ekstraklasy. Kilka minut po debiucie Maradona kopnął piłkę pod nogi Juana Domingo Cabrery, tworząc gałkę muszkatołową, która stała się legendarna. Po meczu Maradona powiedział: "Tego dnia poczułem, że trzymam niebo w dłoniach". Jakby przewidział przyszłość, ale nie wyprzedzajmy faktów. W swoim pierwszym klubie Diego spędził 5 lat, a gdy przyszedł czas zmienić klub, postanowił zostać w rodzimych stronach, nie opuszczając Argentyny przez jeszcze rok. Rok, w którym kopał piłkę dla Boca Juniors i z tym zespołem wygrał Mistrzostwo Kraju. Po Mistrzostwach Świata w 1982 roku, w czerwcu, Maradona został przeniesiony do Barcelony w Hiszpanii za rekordową wówczas sumę 5 milionów funtów. W swoim debiutanckim sezonie Boski Diego ustrzelił 16 bramek w 24 meczach. Co ciekawe, Diego był jednym z trzech piłkarzy Barcelony w historii, którzy dostali owację na stojąco na stadionie największego rywala, na Santiago Bernabeu, twierdzy Realu Madryt. Po nim takie owacje dostali tylko Ronaldinho i Andres Iniesta. Zdecydowanie legendarna paczka. Jego kolega z szatni w mediach wypowiadał się o Diego. Miał pełne opanowanie piłki. Kiedy Maradona biegł z piłką lub kozłował przez obronę, wydawało się, że ma piłkę przywiązaną do butów. Pamiętam nasze wczesne sesje treningowe z nim, reszta drużyny była tak zdumiona, że po prostu stali i obserwowali go. Wszyscy uważaliśmy się za uprzywilejowanych świadków jego geniuszu. Mówił Lobo Carrasco, kumpel z drużyny Barcelony. Niestety, z powodu choroby i kontuzji, a także kontrowersyjnych incydentów na boisku, Maradona miał trudną kadencję w Barcelonie. Najpierw atak zapalenia wątroby, potem złamana kostka w meczu La Liga na Camp Nou we wrześniu 1983 roku. Spowodowana niewłaściwym ślizgiem zawodnika Athletic Bilbao, kontuzja ta groziła zagrożeniem karierze Maradony, ale dzięki leczeniu i terapii mógł wrócić na boisko po 3-miesięcznej przerwie od futbolu. Jak już wspomniałem, Diego zawsze pokazywał charakter na boisku i dzięki jednemu incydentowi, mianowicie ponownemu spotkaniu przeciwko Athleticowi Bilbao, Maradona dał się sprowokować temu, który zatrzymał jego grę na 3 miesiące i wdał się z nim w bójkę na boisku. Po tym jak kibice zaczęli rzucać twardymi przedmiotami na boisko zawodników, trenerów, a nawet fotografów, 60 osób zostało kontuzjowanych. Incydent skutecznie przypieczętował transfer Maradony z klubu w jego ostatnim meczu w koszulce Barcelony. Wtedy jeden z dyrektorów Barcelony powiedział: "Kiedy zobaczyłem te sceny walki Maradony i chaosu, który nastąpił, zdałem sobie sprawę, że nie możemy z nim iść dalej". Słowa się ziściły i Maradona sezon później przeszedł do klubu, z którym jest chyba najbardziej dziś kojarzony obok Blaugrany. Wyleciał do Włoch, a konkretnie do Neapolu. Maradona przybył do Neapolu i został przedstawiony światowym mediom jako zawodnik Napoli 5 lipca 1984 roku, gdzie został powitany przez
75 tysięcy fanów podczas prezentacji na stadionie San Paolo. Pisarz sportowy David Goldblatt skomentował: fani byli przekonani, że wybawiciel przybył, a lokalna gazeta stwierdziła, że mimo braku burmistrza, domów, szkół, autobusów, zatrudnienia i urządzeń sanitarnych, nic z tego nie ma znaczenia, ponieważ mamy Maradonę, co pokazuje, jak wielki szum zrobił ten transfer wśród kibiców Napoli. A w tym klubie Maradona osiągnął szczyt swojej kariery zawodowej. Wkrótce odziedziczył opaskę kapitana Napoli, przejmując ją od weterana, obrońcy Giuseppe Broscolottiego, i szybko stał się uwielbianą gwiazdą wśród fanów klubu. W tamtym czasie wyniósł zespół do najbardziej udanej epoki w jej historii. Trio zespołu, utworzone przez Maradonę, Bruno Giordano i Caresa, zostało później nazwane Magica, magiczną linią frontu, co do gry dla reprezentacji Argentyny. W swoim czasie w reprezentacji Argentyny Maradona strzelił 34 gole w 91 występach. W pełni zadebiutował na arenie międzynarodowej w wieku 16 lat, przeciwko Węgrom 27 lutego 1977 roku. Jednak Maradona nie wystąpił z reprezentacją Argentyny na Mistrzostwach Świata w 1978 roku na ojczystej ziemi przez trenera Cezara Luisa Menottiego, który czuł, że jest za młody w wieku 17 lat, by sprostać oczekiwaniom kibiców. W wieku 18 lat Maradona grał w 1979 roku w młodzieżowych Mistrzostwach Świata FIFA w Japonii i stał się gwiazdą turnieju, lśniąc w finałowym zwycięstwie Argentyny nad Związkiem Radzieckim 3-1, strzelając łącznie 6 goli w 6 występach w turnieju. W dniu 2 czerwca 1979 roku Maradona strzelił swojego pierwszego gola w reprezentacji seniorów w wygranym 3-1 meczu ze Szkocją w Hampden Park. Następnie grał w Argentynie w dwóch meczach Copa America w 1979 roku. Przegrał 2-1 z Brazylią i wygrał 3-0 z Boliwią, w którym zdobył trzeciego gola dla swojej drużyny. A gdy boski Diego wyrósł na konkretniejszego piłkarza, przyszła pora na legendarne Mistrzostwa Świata 1986 roku. Maradona był kapitanem reprezentacji Argentyny do zwycięstwa na Mistrzostwach Świata, wygrywając finał w Mexico City przeciwko RFN. Przez cały turniej Maradona potwierdzał swoją dominację i był najbardziej dynamicznym zawodnikiem zawodów. Rozegrał każdą minutę każdego meczu Argentyny, strzelając 5 goli i wykonując 5 asyst, a słynna ręka Boga, której użył w meczu z synami Albionu w ćwierćfinałowym spotkaniu mistrzostw, pozostanie w pamięci kibiców nie tylko z Anglii, ale też na całym świecie. Do dziś jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych bramek w historii futbolu. Lider drużyny na boisku, jak i poza nim. Maradona był liderem technicznym, facetem, który rozwiązywał wszystkie trudności, które mogły pojawić się na boisku. Po pierwsze, był odpowiedzialny za dokonywanie cudów. To jest coś, co daje kolegom zespołu dużo pewności siebie. Po drugie, zasięg jego sławy był taki, że absorbował wszystkie naciski w imieniu swoich kolegów z drużyny. Chwaląc charyzmę Maradony, inny z jego argentyńskich kolegów z drużyny, napastnik Gabriel Batistuta, stwierdził: Diego mógłby dowodzić stadionem, wszyscy go obserwowali. Grałem z nim i mogę powiedzieć, jak technicznie decydujący był dla zespołu. Były prezydent Napoli, Corrado Ferlaino, skomentował cechy przywódcze Maradony podczas jego pobytu w klubie w 2008 roku, określając go jako trenera na boisku, lecz jego życie nie zawsze wyglądało tak kolorowo. Coś, o czym nie moglibyśmy nie wspomnieć, omawiając tę postać. Postaram się to pokrótce streścić, by nie ciągnąć tego tematu w tej swoistej laurce dla Diego. Ale zanim je poruszę, wspomnę, że Diego po zawieszeniu korków jeszcze przez jakiś czas próbował swoich sił jako trener piłkarski, co, jak już wiemy, nie wychodziło mu za dobrze, więc pominijmy ten rozdział jego życia, bo też nawet nie ma o czym tu dużo gadać. Kontrowersje towarzyszyły Maradonie przez całe jego życie. Został wykluczony z piłki nożnej na 15 miesięcy po pozytywnym wyniku testu na obecność znanego białego proszku dostarczanego przez Pablo Escobara do Ameryki podczas pobytu w Neapolu w 1991 roku i został odesłany do domu ze wstydem z Mistrzostw Świata w 1994 roku po pozytywnym wyniku testu na inną zakazaną substancję. Został skazany na karę więzienia w zawieszeniu w 1998 roku po oddaniu kilku strzałów do dziennikarzy i wdał się w długotrwały spór z rządem włoskim dotyczącym niezapłaconych podatków. Miał też szereg problemów zdrowotnych. Był leczony z powodu uzależnienia od niedozwolonych używek i alkoholu. Doznał drastycznego przyrostu masy ciała na początku 2000 roku i miał zawał serca w 2004 roku, a jego zatargi z mafią ciągnęły się aż do jego kresu życia i gdy Maradona pojawił się tylko w Neapolu, mafia za każdym razem zabierała coś wartościowego z jego dorobku, na przykład luksusową biżuterię, pieniądze i inne wartościowe rzeczy Maradony. O tym, jakoby stan zdrowotny Maradony się pogorszył wraz z innymi mediami, informowaliśmy was o tym na łamach naszego cotygodniowego przeglądu newsów, a konkretnie w tym filmie o tym mówiliśmy. Argentyńczyk trafił do szpitala La Plata w poniedziałek 2 listopada, a lekarze zadecydowali o pilnej operacji. Lekarz, który ostatnio opiekował się byłym piłkarzem, zaznaczył, że 60-latek nie trafił do placówki z powodu koronawirusa ani wylewu. Powodem był krwiak mózgu. Zabieg się udał i po kilku dniach pobytu w szpitalu Maradona wrócił do domu. Diego miał skomplikowany miniony tydzień.
To był emocjonalny czas dla Argentyńczyka. W ostatnim czasie Diego był apatyczny, bardzo wściekły i nie chciał mnie nawet widzieć. Powiedziałem mu, że są pewne rzeczy, które możemy poprawić w szpitalu, a on się zgodził na przyjazd. Przekonywał Leopoldo Luk, osobisty lekarz Maradony. W środę 25 listopada, w dniu, w którym odeszła też inna legenda futbolu, mianowicie George Best, stan zdrowia Diego znacznie się pogorszył. Za oficjalną przyczynę odejścia podaje się atak serca podczas snu. Podsumowując, Diego Armando Maradona to wielka legenda świata piłki nożnej, a o jego fenomenie świadczy fakt, że w czasach swojej świetności, mimo swoich gabarytów, był nie do zatrzymania dla większości ówcześnie grających obrońców. Sprytny na boisku, jak i poza nim. A żeby podkreślić, jak wielka była to postać, wspomnę, że sam klub Napoli wydał oświadczenie, że ich stadion będzie od dziś sygnowany imieniem Diego Maradony, by blask tej gwiazdy nigdy nie zgasł. Piszcie w komentarzach, z jakich akcji wy najlepiej będziecie pamiętać Diego Maradonę. Ja już się będę żegnał, subskrybujcie kanał Kto Wygrał, aby nie przegapić cotygodniowych przeglądów sportowych, które wypuszczałem w każdy poniedziałek o godzinie 17. Do usłyszenia.